Laserowa misja. Występują scenariusz, zdjęcia, reżyseria. Pozwólcie Państwo, że przedstawię mistrza ceremonii, pana Ronalda Sattleby. Witam panie, witam panów. Dzisiejszy wieczór stanowi wspaniałą okazję dla wybranych i uprzywilejowanych osób, które za chwilę będą świadkami odsłony najcenniejszego i największego brylantu pochodzącego z afrykańskiego kontynentu. Jest większy niż nadzieja i imponujący w barwie. Jego wielkość określa 526 karatów. Z ogromną przyjemnością prezentuję Państwu ten diament Verbeka. A teraz uczcimy tę szczególną okazję otwarciem butelki szampana. Michael Gold, Amerykanin. Przyjechał pan tu dla przyjemności, czy w interesach, panie Gold? I to, i to. Jaki jest charakter pańskich interesów? Zarządzanie ludźmi i zmiany w systemie sterowania zachowaniem. To brzmi jak interesujące, niebezpieczne zajęcie. Powiedzmy, że nie brakuje mi pracy. Pytanie tylko, czy zawsze jest pan w stanie ją wykonać? Nie ma pan przypadkiem dobrych kubańskich cygar? Dobija mnie to wasze amerykańskie poczucie humoru.
Przeszkadzałbym panu, gdybym się przysiadł. Panie Brown? Nie, skąd? Wie pan, odkrywam... A skąd pan mnie zna? Kim pan jest? Nazywam się Michael Gold. Reprezentuję zatroskanych obywateli Stanów Zjednoczonych. Lubi pan ptaki? Tak, niezmiernie. Moja córka pracuje... Co to za dziwne podejście? Czego pan chce, młodzieńcze? Chcemy panu pomóc. My. Ma pan na myśli Amerykanów? A ile jesteście skłonni zapłacić? Chce pan pieniędzy? Amerykanom zawsze się wydaje, że ludzie chcą pieniędzy. Są i inne rzeczy. Na przykład... Wolność. A, wolność. Wasi ludzie zamkną mnie na kilka lat pod kluczem, wykorzystają moją wiedzę, a kiedy rozkręci się już program Gwiezdnych Wojen, będę mógł powiedzieć, że mam swój udział w zagładzie ludzkości. Nie, nie, dziękuję. Pragnę budować, nie niszczyć. Posiada pan niezwykły talent i ogromne możliwości. Pańskie badania nie powinny dostać się w niepowołane ręce. Tak się nie stanie. Wszystkie są tutaj. I chcemy, żeby tam zostały. Czy pan się zna na fizyce teoretycznej? Nie, raczej specjalizuję się w zabawie i dziewczynach. Bardzo śmieszne. Widzi pan, ja nie chcę już śnić o ogarniętym ogniem niebie i roztapiających się ludziach, ani o laserach. W Ameryce może pan robić wszystko wedle swoich życzeń. Gwarantuję. Wobec tego można pogadać. Przekażę pańskie życzenie moim chlebodawcom. Jestem przekonany, że się zgodzą. Istnieje tylko jeden problem. Jaki? Starzenie się. Oczekujemy współpracy, profesorze. Nein! Przepraszam, że pana budzę, panie Gold. Wygląda pan na bardzo zaspanego. Nie, skąd? Czuję się świetnie. Wie pan, jakie ciąży na panu oskarżenie? Ludzie Kosty uznali pana winnym zbrodniom przeciw ludzkości. Nie przypominam sobie jakoś rozprawy. Spał pan smacznie jak niemowlę. I jaki zarzut mi stawiają? Szpiegostwo. Wyrok kara śmierci. Powieszenie? Egzekucja jutro o świcie. Wtedy się pożegnamy. Chyba, że co? Nie, pan na takiego nie wygląda. Proszę o tym zapomnieć. Co pan proponuje? Telewizja. Wystąpienie na żywo. Powie pan widzom, że jest pan szpiegiem walczącym dla Ameryki. Nie pracuję dla Ameryki. Gadanie. Pracuję wyłącznie dla pieniędzy. Dobre sobie. Dla pieniędzy. W socjalistycznym kraju. To prezent od króla Belgii z roku 1907. Wymaga naostrzenia. Nie próbuj być dowcipny, chłopcze. Na nic ci się to zda. Ani mnie. Co zrobiliście z profesorem?
Pana powinien interesować wyłącznie jutrzejszy poranek. Do zobaczenia. O, nie obciąż twoja głowa, maniana. Janki! Obrócić się. Ten Amerykanin. Totalne niepowodzenie. Zgubiłeś pana Brauna. Nie wiesz, gdzie jest, ani w czyich rękach. Czego nie zawaliłeś? Nie dałem się zabić. Chwileczkę. Pozwolimy ci kontynuować zadanie, jeśli będziesz miał szczęście. Zwłaszcza, że to było twoje pierwsze samodzielne zadanie. Kazaliście mi nawiązać kontakt z Braunem, zapytać go o jego cenę i złożyć nam raport. Wykonałem to zadanie, więc zapłaćcie i mogę wypieprzać. Pocałuj mnie w dupę. Nie. Nie powiedzieliście mi, kim był, ani dlaczego jest taki ważny. Wy od początku zawaliliście operację. Profesor Braun jest prawdopodobnie najlepszym w świecie specjalistą od broni laserowej. A jego obecność w Kavango oznacza, że blok sowiecki planuje laserową misję. To może oznaczać zachwianie równowagi zbrojeń. Dlaczego nie powiedzieliście mi o tym wcześniej? I tak byś spartaczył. Spotkajmy się sam na sam. Dosyć. Michael, nie powiedzieliśmy ci, bo pracujesz na zlecenie, a najemnicy mają pewien brzydki zwyczaj. Lubią przechodzić na drugą stronę. Nie ja. My tego nie wiemy. On ma rację. O ile nam wiadomo, zabiłeś już Brauna. Nieprawda. Udowodnij to. Jak? Przywieź go tu. Zwariowaliście? To misja samobójcza. W Kavango rozesłano za mną listy gończe. Chcą mi obciąć głowę. Nie są w tym odosobnieni. Powiedzmy, że go przywiozę. Chcę czegoś więcej niż otwartego konta kredytowego CIA. $1,000,000? Za dużo. Pomyśl, Pervit. Każdy może teraz mieć Brauna. On ma niebezpieczny umysł. Musimy go mieć na oku. Albo musimy go mieć martwego. Podobał mi się ten staruszek, ale $1,000,000 podoba ci się bardziej. Tak, ale chciałbym sypiać po nocach bez obaw, że jacyś terroryści zestrzelą bronią laserową i jakiegoś jumbo jeta. Mówię wam, chcę mieć tego Brauna na oku, albo niech ginie. Zrobię to, ale nie dla was i nie dla pieniędzy. Daj spokój, przecież lecisz na forsę. Nie. Ten stary chciał przyjechać do Ameryki, a ja dałem mu słowo, że tak się stanie. Ty jesteś tylko rządową marionetką, kowboju, i nawet się nie spodziewam, że to zrozumiesz. To jest uczciwe postawienie sprawy. Skontaktuj się z jego córką Alicją, jest doktorem weterynarii, mieszka w Kłanie i pracuje dla KGB.
Wiecie, naprawdę potraficie sterować ludźmi. Zobaczymy, kto pierwszy do niego dotrze. Zbliżamy się do celu. Przygotować się do skoku. Już! Por favor. Uwaga! Żołnierze, co przed chwilą widzieliście, jak pan spadał z drzewa? Źle. Co przed chwilą widziałeś? Wroga, panie kapitanie. Prawidłowo. Jak się nazywasz? Manuel, kapitanie. Manuel. Zapamiętam sobie. Gdzie wasz sierżant, żołnierzu? Ja jestem sierżantem. Co zameldujesz przełożonemu? Nada, el capitan, nada. Nic. Dobra odpowiedź. Czyj to jeep? Nasz kapitanie, my... Czyj to jeep? Oto właściwa odpowiedź. Tkwi w tobie wielki potencjał, Manuelu. Zdjąć to z jeepa. Baczność! Co my zrobimy bez jeepa? Jakiego jeepa, głupku? Poszukiwany Michael Gold. Żywy lub martwy. Biorę wasz najlepszy pokój. To apartament prezydencki, 1000 kwantos za noc. Rachunek zapłaci rząd kubański. Może zdołasz na to zarobić na tamtym świecie. Mówicie, że spadochroniarz był w stopniu kapitana? Tak. Jest więc głupcem. Mam dla was zadanie. A kiedy je wykonacie, własnymi palcami wydłubię temu Goldowi oczy. Tak, głodny jesteś, co? Steven, upewnij się, że niczego im nie brakuje. Jutro je zbadam. Właśnie.
Panno Brown, muszę z panią porozmawiać. Jestem ostatnim człowiekiem, który widział pani ojca przed jego zniknięciem. Michael Gold, do usług. Może go pani zawołać, ale on na pewno nie znajdzie pani ojca. Fotografie nie oddają całego pańskiego uroku. Spotkamy się wieczorem w restauracji Anza. Tylko proszę umyć ręce. Nie pozna mnie pani. Owszem, poznam. Nie rozpoznam tego Golda. Owszem, rozpoznasz. A jeśli złapiemy nie tego? I tak go zabiją, a my dostaniemy nagrodę. Poznasz Golda, kiedy go zobaczysz. Natychmiast poinformować pułkownika Kalisznakowa. Pułkowniku! Wszyscy wolni ludzie udać się do domu 365 Forfall Street. Połącz mnie z posterunkiem numer 1. Centrala, zgłoś się. Pułkowniku, posterunek nie zgłasza się na moje przywołanie. Sam tam pojadę. Muszę zgrać się z Madrą. Numer 1. Para idiotów! Przeszukajcie dom profesora. Ruszać się już! Do idiotów. Przeszukać dom profesora. Tam jest. Szybko. Wpadłem tylko życzyć państwu smacznego. A zatem, dlaczego miałabym panu zaufać? Ponieważ chcę pomóc w odnalezieniu pani ojca. Mojego ojca. Myślę, że on nie żyje. Możliwe, ale dowiem się tego dopiero, gdy mi pani pomoże. Jeśli będę potrzebowała Pazia, dam panu znać. Aliso, znajdę pani ojca.
Jeśli pana wcześniej nie zabiją, to już mój problem, tak. Ale także i mój, jeśli panu pomogę. Czy ojciec rozmawiał z panią o swojej pracy? Nie. Rozmawialiśmy o ptakach, muzyce i o życiu. Nigdy o jego pracy. Z kim mógł rozmawiać o pracy? Może z profesorem Ricem? Jest jego współpracownikiem i przyjacielem. Gdzie znaleźć profesora Ricea? Jesteśmy partnerami. Czy ja też jestem warta 100 tysięcy kwantos? Nigdy nie ubieram kobiet w kategorie materialne. Znacznie zabawniej jest je rozbierać. Niektórych rzeczy łatwo się pozbyć. Na przykład pańskiej głowy, jeśli nie poprzestanie pan na sprawach zawodowych. Poszukajmy profesora Ricea, dobrze? Co za gentleman. Co za suka. Co się stało, profesorze? Profesorze, gdzie jest mój ojciec? Za granicą. Szukajcie białego szkieletu. On wpadł. Miałam rację. Mój ojciec nie żyje. Myślę, że pani ojciec żyje i chyba nawet wiem, gdzie go szukać. Chodźmy. Pozwól, że zgadnę. Na wypadek, gdybyś była dobra w rzucaniu oskarżeń. Nie jestem dobra tylko w zabijaniu. Ty prowadzisz. His heart beats like a hammer, like the backbeat of a song, and the fire burns. Mamy towarzystwo. And he knows he don't belong, but must be strong. He's a mercenary. Jedź szybciej. Dobrze. Gdzieś mam twoje zachwyty.
Wysiadać i za nim. Alisa! Tamtędy! Tędy! Ach, tędy! Sierżancie, nie jesteś sierżantem, jesteś kobietą. Ty głupku, zawsze nią byłam. Nieźle prowadzisz. Dziękuję. Gdzie się tego nauczyłaś? To długa historia. Bardzo długa. No cóż, mamy chyba sporo czasu. Dokąd? Na południe. Uwolnić twojego ojca i wynieść się z tego kraju. To nie jest chyba odpowiednia chwila na zmianę stroju? Nie, twoje mieszkanie jest pod obserwacją. Pozwól, że o coś zapytam. Czy wszystkie twoje randki tak się kończą? Dotrzemy do granicy jeszcze przed świtem. Tak myślałam. Tak, jak obiecałem. Wart swojej ceny. Dostrzega pan jego piękno? Jak wszystkie pana trofea, został zdobyty kosztem rozlewu krwi. O nie, pan też jest moim trofeum i pana zdobyłem bez rozlewu krwi. Przykro mi, że przełamałem pańską tradycję. Krew plami również pracę pańskiego życia, tylko w bardziej wyszukany sposób. Tę część życia mam już za sobą. Nie może pan. Zrobi pan to, co każe. A dlaczego miałbym pracować dla pana, skoro nie zgodziłem się pracować dla Rosjan? Bo ja nie daję panu wyboru. Wolałbym umrzeć. Umrzeć? Profesorze, mam panu coś pokazać?
Proszę. Zanim pan się zabije, proszę pomyśleć o swojej córce w tym pokoju. Cóż za potwór z pana. Czy coś się śniło? Właściwie nie. Przespałaś ładnych parę godzin. Już dojeżdżamy. To znaczy, gdzie jesteśmy? Na granicy z Namibią. Tam, gdzie jest twój ojciec. Skąd masz tę pewność? Pamiętasz, co mówił Ice przed śmiercią? Szukajcie jasnego szkieletu. Zgadza się. Na południe stąd jest jeden z najgłośniejszych odcinków pustyni zwany Wybrzeżem Szkieletów. Zawsze mnie zabierasz do bardzo zabawnych miejsc. Oni zauważą, że się zbliżamy. Tak. I dostaną ostrzeżenie. Nie ma innego przejścia? Nie, chyba że umiemy latać. Możemy poczekać do zmroku. Nie ma na to czasu. Ty prowadzisz. Dokąd teraz? Do miejsca, które twój ojciec zaznaczył na mapie. Jak daleko stąd? 400 mil z małym hakiem. Z hakiem? Dlaczego założyłam buty na wysokim obcasie? Co jest na obiad? Piasek. Nieźle wyglądasz. Masz fatalne wyczucie chwili.
Nie oceniałam cię w kategoriach męskich, lecz jako posiłek. Chyba jesteś zbyt zmęczona, aby mnie zabić. To prawda. Mogę ci zadać osobiste pytanie? Możesz spróbować. Strzelaj. Nosisz broń i nie boisz się jej użyć. Jesteś najlepszym kierowcą, jakiego znam. Możesz przejść do konkretów. Kim jesteś i dla kogo pracujesz? Jestem Alison Brown, a kim mogłabym być? Jest mi gorąco, jestem głodna, chcę mi się pić i szwendam się po pustyni w butach na wysokim obcasie. Mam odciski. Wsadź sobie gdzieś swoje głupie pytania i powiem ci coś jeszcze. Nie jesteś spełnieniem moich marzeń o idealnej randce, ty gnojku. Panie gnojku. Udamy się na południe. Pan Eckhart i jego ludzie pokażą tu, co potrafią. Pamiętajcie, kto przyprowadzi do mnie Golda, dostanie nagrodę. Kobieta należy do ciebie, Eckhart. Miło mi, towarzyszu. Cześć. Hej, spokojnie. Mam puste ręce. Jesteśmy przyjaciółmi. My tylko wiem, kim jesteście. Skąd pan wie? Wieści rozchodzą się szybko, nawet na pustyni. Podobno Eckhart i jego kumple bardzo chcą z wami porozmawiać. Tak bardzo, że aż wyznaczyli nagrodę. Jeśli pan to wie, to wie pan również, że potrzebujemy pomocy. Zapłacimy, zrobimy wszystko. Wolnego, panienko. Nie mieszam się w sprawę Eckharta. Wychodzę na swoje na poszukiwaniu diamentów. Więc pomoże nam pan, czy nie? Gdyby zechciał pan nam pomóc dostać się w jakieś cywilizowane rejony. Prześmiejmy się z tym, pogadajmy rano. Michael? Przepraszam za moje dzisiejsze zachowanie. W porządku. Gdzie ten poszukiwacz? Powiedział chyba, że nam pomoże. Być może nam pomógł, tylko o tym nie wiemy. Sądzisz, że tu jest bezpiecznie? Słuchaj. Przepraszam, że jestem taka trudna. To dlatego, że boję się i martwię o tego profesora. Masz na myśli ojca? Tak,
mojego ojca. Słuchaj, próbuję cię przeprosić. Co mam jeszcze zrobić? Paść na kolana? To byłoby urocze. Zjeżdżajmy stąd. To jakiś koszmar. Na razie nic nam nie grozi. Szlak by trafił. Gdzie ten koń? Trzeba go złapać. Jak dokładnie mam to zrobić? To chyba nie jest mój dzień. Popatrz na to inaczej. Mogło być gorzej. Przynajmniej nadal jesteśmy razem. Wiesz, to mnie naprawdę podniosło na duchu. Myślisz, że to jeden z nich? Czasem sądzę, że mam strasznego pecha. Idź po prostu przed siebie, ale idź. Dla kogo pracujesz? Nie rób tego więcej. Powiedz, dla kogo pracujesz. Dla Eckharta. Igora Eckharta. No, dobrze. Co to za jeden? To niebezpieczny człowiek. Przemytnik, tropiciel śladów, najemnik. Wszelkie lewe interesy, jakie ci tylko przyjdą do głowy. Gdzie znajdę tego Eckharta? Mieszka w Małej Austrii, w miejscu zwanym Słaka. Zapytaj kogokolwiek. Mam konia. Wiedziałem, że szczęście się odwróci.
Co ty wyprawiasz? Pomagam ci. Dzięki. Wynośmy się. Proszę go nakarmić i zaparkować za rogiem. Witam. Czym mogę służyć? Moja żona i ja rozważamy udział w safari. Wspaniały pomysł. Czy mógłby pan nam polecić przewodnika? No, nie tak od ręki, ale kogoś znajdę. A ten przewodnik, jak on się nazywał? O, wiem. Eckhart. Tak. O nie, nie, jego nie ma. Nie ma go tu. Wyjdę wieczorem i spróbuję trochę powężyć. Nie wcześniej? Moja żona i ja jesteśmy od dłuższego czasu w podróży. Ile potrwa uprasowanie garnituru? Tak, sukienki również. 3 godziny? A mogłoby potrwać 5 godzin? Dziękuję. Proszę, otwarte. Thank you. Dziękuję. W którym pokoju? Numer! Presta, come, get up!
To ta dziewczyna, za nią. Poszłam na zakupy, niedługo wracam. Kocham cię, Alisa. To łatwe. Cześć, gdzie jesteś? Jakieś 20 mil za miastem, ale mam dobrą wiadomość. O Kalisznikowie. Co z Kalisznikowem? Nie żyje. Zabiłaś go? Z przyjemnością. Może poszukasz Eckharta. Spotkamy się w hotelu, jak tylko się uwinę. Tak, do zobaczenia. Słuchaj, ja ciebie też kocham. Jaka byłam? Znakomita, moja droga. Być zabitym, jak to opisałaś, to sama przyjemność. Tobie nie sprawi to wiele bólu. Witam. Przybył mi pan z pomocą? Oszołom, oszołoma, oszołomem pogania? Pewnie dlatego tu jesteśmy. Ze względu na ten brylant i moją wiedzę. Owszem. Odrobiłem pracę domową, obejrzałem pańskie materiały dotyczące nowej broni laserowej. Gratuluję zdolności detektywistycznych. Dzięki nim tutaj jestem. Widzi pan, ten kamień w połączeniu z moim laserem może się przyczynić do powstania bomby nuklearnej. Kombinacja tych dwóch czyni moją wiedzę bezcenną dla kogoś, kto sprawuje nad tym kontrolę. Eckhart? Nie jestem pewien, ale ktokolwiek ją wykorzysta, może rozpętać trzecią wojnę światową. Panie Gold, nareszcie się spotykamy. Chętnie uścisnąłbym panu dłoń.
Przyglądałem się panu przez kilka dni. Zabawa z panem była dla mnie czystą przyjemnością. Lepiej, żeby pan był lepszy niż pana chłopcy na pustyni. Obiecuję. Chyba pan zna mojego partnera. Słyszałem, że pan nie żyje. I pan uwierzył kobiecie? Chyba jest pan głupcem. Profesorze, ze smutkiem muszę poinformować, że pańska ukochana córka jest w naszych rękach. Tym samym pana współpraca z nami staje się niezbędna. Zabierz dziewczynę do kopalni, przyjedź do tam później. I mam cię tu zostawić z profesorem i brylantem? Brak zaufania to zagrożenie dla partnerstwa. Proszę, weź to. Żegnaj, Michael. Mamy tu pewną tradycję. Nigdy nie zabijam intruza, nie dając mu szansy. Wolałbym nie dołączyć do pańskich trofeów. Moje narzędzia to ludzie i intrygi. To mi daje władzę. Zawsze znajdujesz celną odpowiedź. Wiem, o czym myślisz. Chcesz, żebym uwolnił tę dziewczynę, czy tak? Zamierzam pana zabić i uratować profesora i dziewczynę. Wie pan, gdzie jest ta kopalnia? Chyba tak. Idziemy. Nie wolno ci tego robić. Musimy pomóc temu Jankesowi, albo wszyscy zginiemy. Mam pewien plan. Fred! Fred!
Zabezpiecz brylant w kopalni. Rozkaz. Dobrze. Teraz idź do niewolników, przerwij wydobycie diamentów i załóż ładunki w kopalni. Wkrótce wyjeżdżamy. Podobno brylanty to najlepsi przyjaciele dziewcząt. Nie tej dziewczyny. A twoim przyjacielem jest ten... Michael Gold? Może. Teraz masz nowych przyjaciół. Lubię opór. Lubię zdobywać. Co to znaczy? Zamykają kopalnię i zabijają świadków? Najwyraźniej. Schweinehund, profesorze. Oni mają moją córkę. To nie jest zadanie dla kobiety. Zajmę się tobą. Ładna z ciebie ptaszyna. Ty suko.
Ty idioto. Masz znakomite wyczucie chwili. To jedna z tych rzeczy, które mi się w tobie podobają. Mam coś jeszcze, co ci się spodoba. Ja się zajmę naszym rosyjskim przyjacielem. Amigos! 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 Nie dam się pokonać kobiecie. Roberta, nie wolno ci tego robić. Puść ją. Co ty powiesz? Stoczymy meksykański pojedynek? Zastrzel go! Rozwal! Wy, Amerykanie, jesteście jak z kina. No? Zabij mnie, frajerze! Wiedziałam, że to potrafisz. Naprawdę? A ty nie? Właściwie nigdy o tym nie myślałem. Chcesz powiedzieć, że ryzykowałeś, że trafisz we mnie? Profesorze, dokąd? Afrykanie twierdzą, że moja córka jest w szopie. Gdzie jest ta szopa? Niech pan pilnuje samochodu, ja się zajmę pańską córką. Samochodu, tak. To nic takiego. Zaczekaj. Celujesz w złą stronę. Kim pan jest? Byłeś za długo na słońcu? Wiesz, kim jestem. Nie, nie chodzi o ciebie. A tego kolesia za tobą i tę kobietę. To moi amigos. Ukradli nasz wóz, omal mnie nie przejechali, ale... Gdzie jest moja córka? I
Byłem pewien, że to pańska córka. To nie moja matczyn. Nigdy w życiu jej nie widziałem. Powiedzmy, że jestem pana aniołem stróżem. Prentice cię wysłał? To za srany sukin. A kim wy jesteście? To jest Michael Gold. Tak, Michael Gold. Ja jestem Michael Gold. Ach tak. Miło nam pana poznać, panie Michael Gold. Byłam kimś w rodzaju agentki ubezpieczeniowej. Dobra, jestem wam winien jednego. Gold! Chodźmy stąd. Liebchen, moja mała Liebchen. Witaj, skarbie. Dobra robota, Gold. Świetnie, Normo Zephyr. Zephyr? Nie zostaliście sobie formalnie przedstawieni. Nie, spotkaliśmy się już, ale dopiero teraz zaczynamy się bliżej poznawać. Kiedy moja wypłata? Kiedy nasza wypłata? No, mam dla was dobrą wiadomość. Forsa jak zwykle w depozycie. A zła wiadomość, musimy się rozstać. Zależy nam na szybkiej rozmowie z profesorem. Załatwicie sobie jakiś transport, prawda? Najpierw chciałbym ci podziękować za to, coś dla mnie zrobił. Cała przyjemność po mojej stronie, jeszcze się zobaczymy. A co z tymi facetami? Potrafią sobie zorganizować transport. No i co? Masz brylant? To zależy, kto pyta. Ktokolwiek go ma, jest w dobrej pozycji przetargowej. Ja go mam. Ale kto jest prawowitym właścicielem? Właśnie na niego patrzysz.
wystąpili. In the violence of the night, where you hear the siren scream, he only knows where he is going to. It's like a dream within a dream. His heart beats like a hammer, like the backbeat of a song, and the fire burns within him, and he knows he don't belong. He must be strong. He's a mercenary man. Mercenary man. Mercenary man. Mercenary man. Yeah, mercenary man. There's the price tag on every deal. Oh, no.